Witamy z powrotem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czego potrzeba, aby podnieść swoją grę we flircie do poziomu, na którym możesz zniewolić każdą kobietę? Dzisiaj zagłębimy się w sztukę flirtu, ujawniając wskazówki i strategie, które sprawią, że nie będziesz mógł się oprzeć. Opanowanie sztuki budowania napięcia seksualnego za pomocą słów to kluczowa umiejętność we flircie. Nie chodzi tu o jawną seksualność, ale raczej o żartobliwe dokuczanie, subtelne komplementy i lekkie podpowiedzi, które wzbudzają ciekawość i zainteresowanie. Zacznij od żartobliwych przekomarzeń z szacunkiem, okazując zainteresowanie, nie przytłaczając jej. Szczere komplementy na temat jej osobowości lub sposobu, w jaki się prezentuje, mogą sprawić, że poczuje się doceniona. Kluczem jest subtelność i dwuznaczność Twoich słów. Używaj wyrażeń o podwójnym znaczeniu przekazywanych z wyrozumiałym uśmiechem, aby stworzyć zabawną atmosferę intrygi. Aktywne słuchanie również odgrywa tutaj znaczącą rolę. Reagując na ich sygnały i uczestnicząc w rozmowie, okazujesz swoje zainteresowanie i uwagę. Ta dynamiczna wymiana zdań sprzyja głębszemu połączeniu, sprawiając, że Twoje interakcje zapadają w pamięć i sprawia, że jest urzeczona Twoimi umiejętnościami flirtowania. Jeśli naprawdę chcesz ulepszyć swoją grę we flircie, nie możemy zignorować podstawowej prawdy o roli pewności siebie w zrobieniu niezapomnianego pierwszego wrażenia. I wierz lub nie, pewność siebie zaczyna się od dobrego samopoczucia, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. W delikatnym tańcu flirtu najważniejsze jest wyczucie czasu. Chodzi o wyczucie odpowiedniego momentu na zintensyfikowanie wysiłków i rozpoznanie, kiedy warto się wycofać. Ta równowaga jest kluczowa, aby utrzymać ją zaintrygowaną i zapewnić, że oboje będziecie czuć się komfortowo w tempie interakcji. Jeśli poczujesz wahanie lub dyskomfort, jest to znak, aby zmniejszyć intensywność. Wycofanie się nie oznacza całkowitego wycofania się, ale raczej danie ci miejsca na oddychanie i przetworzenie interakcji. Może to obejmować zmianę tematu rozmowy na lżejszy lub skupienie się na interakcjach grupowych, jeśli przebywasz w środowisku towarzyskim. Humor jako broń do flirtu jest nie do pobicia. Rozśmieszanie kobiety jest jak znalezienie bezpośredniej ścieżki do jej uwagi i zainteresowania. Nie chodzi tylko o opowiadanie dowcipów, ale o pokazanie swojego dowcipu, wyczucia czasu i umiejętności dostrzegania jaśniejszej strony życia. Takie podejście nie tylko przełamuje lody, ale także buduje więź i wspólny śmiech. Zacznij od lekkich, zabawnych dowcipów lub zabawnych obserwacji na temat swojego otoczenia. Kiedy się śmieje, jest to znak, że się przed Tobą otwiera i że Twoje podejście działa. Ten wspólny śmiech tworzy więź, nadając interakcji zrelaksowany i pozytywny ton. Pewna postawa ciała mówi wiele w sztuce flirtu, często głośniej niż słowa. Są to sygnały niewerbalne, które wskazują na Twoje zainteresowanie i pewność siebie, przyciągając ją bez wypowiadania ani jednego słowa. Stań prosto, utrzymuj kontakt wzrokowy i używaj gestów otwartego ciała. Znaki te przekazują zaufanie i otwartość, zapraszając ją do swojej przestrzeni fizycznie i emocjonalnie. Opanowanie sztuki subtelnego dokuczania to prawdziwa umiejętność flirtu, która zmienia żartobliwość w potężny magnes przyciągający. Są to zabawne i lekkie komentarze, które w przyjazny sposób rzucają wyzwanie, wzbudzając zainteresowanie i uczestnictwo. Skuteczność flirtu zależy również od czasu i dostawy. Mrugnięcie, uśmiech lub zabawny ton głosu może wskazywać, że Twoje komentarze mają na celu rozbawienie. Obserwowanie swojej reakcji jest kluczowe. Jeśli zareaguje śmiechem lub żartobliwym przekomarzaniem, osiągnąłeś swój cel. Jeśli nie, czas cofnąć się i zmienić ton. Czego nie robić, próbując zaimponować? Unikanie typowych błędów we flircie jest równie ważne, jak opanowanie prawidłowych technik.
Przekraczanie granic komfortu i zadawanie zbyt wielu osobistych pytań może mieć negatywne konsekwencje, powodując raczej dyskomfort niż atrakcyjność. Podobnie lekceważenie sygnałów werbalnych i niewerbalnych może prowadzić do nieporozumień. Jeśli wydaje się niezainteresowana lub czuje się niekomfortowo, ważne jest, aby dostosować swoje podejście lub zapewnić jej przestrzeń. Uparcie w obliczu wyraźnego braku zainteresowania nie tylko świadczy o braku szacunku, ale także zmniejsza Twoją atrakcyjność. Kolejnym błędem jest zbytnie staranie się o zaimponowanie, co może zostać odebrane jako nieszczerość lub arogancja. Dziękujemy za dotarcie do końca filmu. Proszę o polubienie i subskrypcję, aby uzyskać więcej treści.